No także, słuchajcie, WoW po polsku jest normalnie grany teraz. I sprawdzamy, co one tutaj mówią nam, bo niektóre rzeczy są przetłumaczone, niektóre nie są przetłumaczone, natomiast tutaj teraz w tym zadaniu mamy, o widzicie, jest po polsku, prawda? Widzieliśmy odczynniki, bla bla bla, znam kilku pomocnych ludzi, musimy iść do tych ludzi i porozmawiać z nimi. Nie wszystko jest spolszczone, ale może tutaj wysoki kleryk, czy ma spolszczony tekst? Też nie ma. You have a great day now. A, no bo kleryk to jest dymek, a nie wszystkie dymki są. Dymki są chyba... Nie wszystko spolszczone i tak dalej. Dziś tylko World of Warcraft? Nie. Dziś będą też inne gry, spokojnie. Idziemy porozmawiać ze wszystkimi tutaj pracownikami. Co oni mi chcą powiedzieć w dobie pandemii? Powiedzcie mi, czy rząd wam zaoferował, panie Kowalu, Morisie, rząd ci zaoferował jakieś pomoc? Chciałbym coś od ciebie kupić. O, a propos właśnie. Przedajmy sobie. Czy rząd tobie zaoferował pomoc? Powiedz mi. Tarcza antyartasowa 2.0. Ja to wiem, że to mogę sprzedać tam później gdzieś. O, tego heada trzeba będzie zrobić. Dobra, słuchajcie, bierzemy tak. Zakładamy sobie tutaj heada. Patrzcie, to otwieramy. Coś tam nam wypadło, nie? Buty. 13 intelekt, 19 stamina. Zakładamy. Czyli te sprzedajemy teraz. Te dwie sprzedajemy. Zakładamy sobie czapeczkę. Siup. Kurwa, panie. I am Alba Jazir as Ahmukt. Dobra, i resztę sprzedajemy. Syfa sprzedajemy, nie potrzebujemy. Syfa sprzedajemy, nie potrzebujemy. Dobra. Buzzard Winga to zostawimy. Okej, Purple Lotus to też sprzedamy. Neka też możemy sprzedać, tu jest alkohol, alkohol sprzedamy, chociaż mogliśmy wypić. Tego nie można, Soulbond jest, okej. Dobra, i teraz tak, naprawiamy i zagadamy sobie z babeczką. Nie, to z nim trzeba było zagadać, okej, z nim trzeba było zagadać i wykonaliśmy tą tego. I został ostatni. Dobra, i zagadane. I wszystko jest wykonane. I tutaj, patrzcie, mamy questa. Zauważyłeś Bonkol? Wiele nazwisk było wymienionych, ale jedno z nich zostało wymienione o wiele więcej razy. Bisp. Mag Bisp jest jednym z najbardziej promienitych arkanistów w Herdglen. Tylko wyobraź sobie, że oddziaływałby na gnole i interesował nekromancją? Nie do pomyślenia. Znajdziesz go na szczycie wieży w pobliżu głównej bramy. Miejmy nadzieję, że będzie miał tylko na to wszystko wyjaśnienie. Jeśli nie, nie szłabym na ten szczyt wieży nieprzygotowana. Porozmawiaj. O, ja zaraz z tobą porozmawiam, gościu. Dzięki, Marcin, za lajka. Sobie tutaj pozwólcie, że przesunę tutaj. To sobie tutaj damy. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Czy ja jestem przygotowany? No oczywiście, że jestem przygotowany. Let's go. Patrzcie, tu do góry. Syk. Czyli na szczyt tej wieży musimy wejść. No i się zacznie 60 poziom. I co wtedy? Czy warto, jak myślicie, te heirumy sobie upgrade'ować? Czy już olać to i przy tym obecnym tempie ze zwiększonym expem po prostu zbierać itemy? Magnus. Be careful. O nie! Wszystko wyszło na jaw, słuchajcie. Magnus Bisp.
kto jest większym magiem, no? A, zablokowałem ci szkołę magii, cyk, gościu. No i cyk. Proszę bardzo. Porobiony zostałeś, padłeś. Co? Zakładam, że możemy potraktować tą agresję jako przyznanie się do swoich win. Dokładnie. Dobra, wracamy. Stary dziad, tylko by siedział i jadł. Stary dziad, hello, 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 hello. Idziemy oddać zadanko. Tyrion! Zostałem już poinformowany o twoich czynach. Witam, Bonkol. Witam cię w moim mieście, daję ci moje błogosławieństwo. I co ty robisz? Zabijasz zdrajcę, którego próbowaliśmy dopaść od tygodni. Świetna robota, ale to jest... Jaki to kurde kawalarz. Twój heroizm przynosi owoce o wiele wcześniej, niż mógłbym przypuszczać. Dobrze, dostaliśmy lampkę. Dobra, i moi drodzy, jestem reweret w gildii. Wszystko fajnie. I idziemy dalej robić questa. Dostałem bardzo dużo expa. Tyrion zadowolony. Wszyscy zadowoleni. No i to jest to. Wbijamy 60 i lecimy na Northrend robić questy, co? Aż się nie mogę doczekać, powiem wam. Czuję ekscytację. Kurde. Northrend. Mroźne pustkowia. Tutaj czai się zło. A, przelećmy sobie tam, co? No, wiem, bo to jest taki standardowy tekst, że będę mógł wybrać, a tam jeden item. Ta, dokładnie tak. Safe travel. Dobra, jesteśmy i bierzemy. Siema, Bonkol był dzisiaj... nie. Northrend od 70? Zaraz, sprawdźmy to. Zweryfikujmy to. Od kiedy Northrend od 70? Ja już mogę wchodzić na Northrend. Gościu, weź przestań. Weź przestań się wygłupiać jeden z drugim. Wstyd! Wstyd! Znaczy, oczywiście kiedyś Northrend był od 70, na wodku, ale... Dobrze mówię? Że Northrend był dopiero od 70, bo patrzcie. Był 60 poziom, to był Classic. Jak wchodziło TBC, to było od 60 do 70 Outland. A właśnie, a teraz się na Outlandy już nie wchodzi, nie? A szkoda. Ja lubiłem Outlands. W każdym razie... O, widzicie. Chociaż można wejść później. Puścili kolejny film z Outbreaka, ta gra... Mateusz, ale czy ty mówisz o tym... czy ty mówisz o tym takim minutowym filmiku krótkim? Ja już to właśnie wczoraj sprawdzaliśmy.
A? I tutaj musimy iść jeszcze do kociołka. Aha, jeszcze tutaj jest książka do modlitwy. Siemanko, siema Bartas. A, to ja już wiem. No, to myśmy wczoraj to zobaczyli, to była tragedia. Okropna sprawa. Właśnie, z ciekawości, gdzie jest ta książka? Ja ją niby zebrałem. Wyrusz do domu na farmie i zbierz wszystkie pamiątki. To zabawne, jakie rzeczy człowiek potrafi zapamiętać. Spędziłem 16 godzin dziennie pracując na polu. O kurwa. Rana. I'm out of range. Wracam do pracy, bo odkryłem, że nic nie robię. Trzymaj się, hejka. Dobra, musimy tutaj ten kociołek teraz zamieszać. Panoramixa, Menelixa. Klucz do kotła rozpada się po dotknięciu zamka. Cyk, moi drodzy, 60 poziom. Macie coś do powiedzenia mi? Teraz tak. Arcane Barrage dobra. Instant. 4 Arcane Charge dostaję od razu. Supernova. Pulse Arcane Energy around the target enemy to ally. Dealing 135 Arcane Damage to all enemies. And knocking up then upward. Primary enemy target will take 100% increased damage. Arcane Barrage to dodaje 10% chyba, a supernowe weźmiemy. Słuchajcie, weźmiemy sobie supernowe. Let's go. Pokażcie to. O! Fajne jest. Co to za talent tree? No taki niespecjalny. Latanie na tak masz odblokowane. Tak! I believe I can fly, moi drodzy. Więc musimy lecieć. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can wear the sky. Da-da-di-da-di-da-da. Quest accepted. Ty, ale mam quest accepted, ale gdzie I believe I can fly on jest? Special? To jest to? Czy do Stormwind? Nie. Tu. Znajdź Brala. Niebiosa wzywają cię. Już czas, byś nauczył się latać. Odnajdź trenera latania. A, żebyś wiedziała. Zaraz polecę tam. Ale ja pamiętam, żeby odblokować, słuchajcie, takie latanko. Jaki to był dzień, w którym ja to wbiłem i ten gold, żebym miał pieniądze na to latanie w ogóle. Uuu, co ja zrobiłem? No. Dziękuję ci. Buty jakieś mam. Fly to Northrend? O! Special duty. Dobra, Outland czy Northrend? To zaraz wybierzemy sobie wspólnie. Czekajcie chwilkę, kochani moi. Zaraz sobie sami wybierzemy. Czy Northrend, czy Outland. A w międzyczasie ja idę sobie do Stormwind.
Kurde, mam 245 golda, come on. Strapon. Ankietę, ankietę? Nie no, zaraz zobaczymy. Na spokojnie. Ja wyglądam z... Jezu, okropnie teraz wyglądam, jak jakiś przewoźnik. Dzwanku pozwalają brać, mówili. Dobrze. No bo wiecie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że teraz tak szybko się XP, że normalnie to ja bym robił dwa razy albo trzy razy więcej questów. Więc miałbym po prostu dwa razy więcej golda. No a tak to chyba teraz tak wolno się to. How are you? Safe travels. Hello. Riding. Nie, no ja mam, bo ja mam zniżkę, bo mam w Stormwind chyba. 200, o. Otóż to. See you soon. Teraz, moi drodzy. Mamy to! To jest latanie na 100%? Nie, to jest 100-150%, dobra. Po gildzie i repka, o. Na Northrend, to pójdziemy sobie na Northrend. Oczywiście, że tak. Dobra, i teraz tak, przejrzyjmy sobie, jakie mamy tutaj questy. No powywalałbym te questy, nie? Żeby mieć więcej miejsca. Darnassus, to olejmy, Lochmodan. Dobra, Easter Plagelandy, olejmy. Redridge Mountain, nie chce mi się. Stormwind City, Tiara, no raczej nie zrobię już nigdy. Plagelandy. Wetlands. Specjalne. I Blackrock BRD zostawmy sobie najwyżej. Dobra. Jazda! Dobra, moi drodzy, i teraz tak. Cyk, cyk, cyk. Robimy tak. I Northrend. Let's go! Ostrze mrozu jest głodne. Aaa! My musimy tam płynąć, no tak. Ostrze mrozu jest głodne. Tomasz, Tomasz, aha, co mam do ciebie, ty jesteś pan Tomasz. Panie Tomaszu. Takie żarty. Płatność w systemie. Kurde, odpłynął. A pomyśleć, jak w klasiku przecież ten port był zablokowany. Nie było portu, nie? Przecież miasto było zablokowane. Tego nie było tu. No kurwa, przecież tu nie było tak. Czekaj, tego już nie było. To było coś takiego. No, ale strasznie się rozbudował ten Stormwind. Ale też był zniszczony potem, nie? Też był zniszczony, potem był odbudowany. To jest w ogóle fajny widok, patrzcie.
Daniel Julian. Oni chcą płynąć gdzieś, czekajcie. A, oni są... Okej, okay, oni się przeprowadzają, patrzcie, mają tutaj walizki. I oni chcą do na Northrend generalnie. Piesek? Od kogo to piesek? Chodź tu, pogłaszczę cię. Piesio. Fajny piesio. Dockmaster. No, na Northrend tutaj będziemy. No to czekamy. Mądry plan. Kojarzysz taką grę jak One Hour, One Life? Tak, ja nawet grałem w tą grę. Kilka razy. Ale nie uważam, że ta gra jest na tyle super, żeby... Inaczej. Uważam, że One Hour, One Life jest niesamowicie ciekawą grą. Ale nie na jakoś długo. Jest ciekawym przeżyciem na pewno. I warto, aby każdy gracz się przynajmniej zainteresował tym tytułem. Natomiast może się znudzić szybko, bo gra, w której wiesz, że za 60 minut zginiesz i jakby zaczynasz od nowa grę i wszystko to, co miałeś przy sobie i tak dalej, tracisz. Jest bardzo specyficzna, bo to działa trochę jak życie, że jedyne, na czym ty się musisz skupić podczas swojego życia, jest to, co zostawisz innym pokoleniom. Czyli nie tylko dla siebie brać, chomikować, tylko na przykład zbudować im dom, żeby ktoś po twojej śmierci mógł w nim mieszkać, zgromadzić zapasy, żeby ktoś po twojej śmierci mógł używać tych zapasów, opiekować się osobami i tak dalej. Więc na tym polega ta gra. Ale niestety, no ona jak zagrasz raz, dwa, to już potem tak nie chce ci się. No ja tak miałem przynajmniej. Że jest na pewno ciekawym doświadczeniem. Takim też psychologicznym. Ale niestety jako gra na dłuższą metę się nie nadaje. Płyniemy. Hej, hej, Northrend, ja płynę do ciebie. No, będziemy za chwilę hejrumy zmieniać. No bo patrzcie, mam 60 poziom i hejrumy w tym momencie są już najmocniejsze, jakie będą, tak? Te moje, bo one są na 60 poziom max. No i co? I jak myślicie? Latać z tymi hejrumami, mimo że są słabsze? Ale więcej expa dają? Można ulepszyć za golda. Ta, trzeba mieć golda przede wszystkim. Tararidarara. O! Płyniemy! Tak jest! Let's fucking go! Boren Tundra. O, ale mi się aż przypomniało, jak ja pierwszy raz na Northrend wpłynąłem na wodku. Nie, czekaj, jak się to... Aha, tak, dobrze mówię, to się tak tutaj wpływało chyba. Ale fajna muzyka leci, bardzo ładna. Hejrumy nie są aktywne po przekroczeniu 60 już, czyli nie dają expa. Dzień dobry. Tomasz?
What can I do for you? Oj, be careful. Talaran. Welcome. Welcome. Keep your feet on the ground. To tutaj oficer? Greetings. Light bless you. Panie oficerzu. Co się stało, czarodzieju? Myślisz, że jesteś za dobry, by stanąć zna... Nie wiem, co się stało. Zaraz zobaczymy, co się stało. Ale powiem wam, że w czasie, gdy oni dodali latanie, zatracił się troszkę klimat tego chodzenia, spotykania ludzi, bo wszyscy zaczęli po prostu fruwać na tych mountach, nie? I już się nie spotykało ludzi, którzy gdzieś tam po prostu biegają po tej krainie. O, generał Arlos. Ty to jest kurwa jakiś kapitan, ty. Go with honor, friend. Tu się coś będzie działo. A time, czas, moi drodzy bohaterów, idziemy. Nie mam golda na tyle, żeby ulepszyć sobie hejrunki, wiesz? Mam teraz 33 golda. Mam golda na innym realmie, no ale niestety. Nie wiem, jak to przerzucić, próbowałem, coś mi to nie wychodzi. One nie są połączone ze sobą. Mam tam kilka tysięcy, wiesz? Albo kilkadziesiąt tysięcy nawet. No ale w każdym razie to nie zmienia faktu, że... Trzeba gadać. To co, ja się zapisuję teraz na RDF-ka i zobaczymy, co nam znajdzie. Random Lich King Dungeon. O tak. Let's go. Krypt Crawlerów trzeba pokonać. Czekajcie. Wypróbujmy nowy spell, jak działa. Okej, okay, uwaga. Boom! Odrzucało. No fajne, to jest na PvP będzie dobre. Ja za jakiś czas wrócę, bo mam elekcję z WF-u. Chyba se żartujecie, że tak jest coś takiego jak elekcja z WF-u. Naprawdę? I co się ćwiczenia robi? Nie no, nie żartujcie sobie. Nie no, to jest jakaś pepega. Aha, oni, patrzcie, tutaj są za takimi barykadami i strzelają. No. I need to get closer. Dobra, to zrobiliśmy już. Czy obuwie też sprawdzają? To może być ciekawe, nie? Jak obuwie by sprawdzali. A ja nie wziąłem na zmianę. O ty kurde, siedzisz na ławce. Proszę pani. What's on your mind? Be good. Gdzieś tu trzeba wejść na dół. A tutaj jest jakiś ołtarz kultystów. Ach, co to wam powiem, to wam powiem. Ty miałeś rano... My nie ćwiczymy na tej lekcji, tylko nauczyciel omawia, jakie mamy ćwiczyć indywidualnie. Dobra, rozumiem. Hey! Alrighty then! Well met. Farewell. Czyli nikt tego nie robi, no ale spoko. Zawsze coś. Teos.
What can I do for you or the Alliance? King's honor, friend. The Naru have not forgotten us. Mamy zadanka. The Naru has not forgotten us. Tak to, kochani moi, jest. Sami widzicie, jaki on jest. Patrzcie, jaka strażniczka. Widzicie? Im mniej zbroja zasłania ciała... Och, kurde, tym więcej chroni. Taka to logika gier komputerowych. Antivenom. Tutaj coś. Kiedy mogę na mącie pływać? Co oni to ogłupieli? Can I assist you? Czekaj chwilę. A, bo tu jest... Tutaj trzeba to dostarczyć, to nie to. Na którym można iść na Illidana? Widzę, embend jest, super sprawa. Jaki embend jest? Nie ma embenda. To nie działa tak, kurde, Nexus, jak u ciebie, wiesz? To nie jest tak połączone jak u ciebie. Ale widzę, że chciałbyś. Illidan jest od 60, no bo to jest rajdzik, tak? O, tutaj wchodzę w jakieś dziwne te. Jaj, tutaj mamy pana. A fajne masz zęby, gościu, fajne masz. Przybyłeś mi pomóc? Dziękuję, Bonkol. Nazywają mnie Kwaldirami. Mój lud. Opowiadają o nich legendy. Nazywamy się Tukharik, wędrowcy mgieł. Wioska została zniszczona przez tych gigantycznych ludzi mgieł. Wszyscy, których znałem, zostali zabici, łącznie z moim ojcem Ariutem. Zgodnie z prawem Tuskarów, muszę odebrać zapłatę od tych, którzy przelali krew mojego krewnego. No to kurwa, jedziemy z typami. Walimy ich na łeb. Znowu jestem w WoWie. No kurde, znowu w WoWie. Patrz, let's go. Pa, jak ich robię, pa. Chodzi sobie taki bydlak, a ja robię tak. Cyk. Patrz, jaki jestem profesjonalny. Cyk, cyk. I robię tak. Chłopie, tutaj szaleństwo. Arcane Blasty lecą. Cyk. Ciul, dup. No i nie ma chłopa. A teraz jeszcze skoczę w tył. Czekaj, cyk. Nie, to nie działa, cyk. Lektor lepszy niż Nexus. Nexus ma taką przypadłość, że czyta i przekręca. Ja też takie coś mam czasami. Ale Nexus, jak czyta wiadomość nawet najbardziej prostą, to przekręci w trzech słowach dwa na przykład. I całkowicie inne znaczenie to ma. No. To jest, wiecie, z czego to wynika? To wynika zbyt długiego czasu bezrobocia. Zdał ledwo jakąś szkołę tam w Kanadzie czy gdzieś. Nie pracował. Nie czytał książek później już. Tylko co? Grał w gry komputerowe. Bo ja naczytam, a nagle... Bo ja czytam, a nagle z co innego. Ta, dobra.
CD Action, to jest koniec magazynu. Artur, myśmy dzisiaj już rozmawiali na temat CD Action i czytaliśmy te newsy, ale oficjalnie to nie jest koniec magazynu zapowiedziany, że CD Action ogłasza upadłość, tylko że jakby jest to zbyt oczywiste, że to co się dzieje, że zostali zwolnieni już tam główni redaktorzy i następuje powoli rozwiązanie firmy. Chyba wyjdą jeszcze, z tego co wiem, wyjdą jeszcze chyba jeden numer wyjdzie, czy dwa i koniec będzie. Co dalej? Jest CDAction.pl, oficjalnie dał info. Dobra. Magazyn sam CD Action w kioskach 5 maja. Ostatni magazyn. Dobra, to co, kupujemy? Ja sobie kupię ostatni magazyn CD Actiona. Zrobimy rekordową sprzedaż, żeby mieć ten legendarny ostatni magazyn, znaczy ten numer. Ja sobie kupię. Niech jeszcze zarobią tam na koniec trochę. Może specjalnie chcę nakręcić sprzedaż? A może, nie wiadomo, wiesz, to są takie tematy. Różnie z tym bywa. Niektórzy wykorzystują to w ten sposób marketingowy, niektórzy nie. Nie, mi się wydaje, że to nie, bo wiesz czemu? To nie jest sprawa, która wyskoczyła od 2 tygodni, nie? Tam to jest sprawa, która już się trochę dłużej gdzieś tam pokazywała na horyzoncie i na początku pojawiły się problemy wydawnicze oraz nawiązywanie współprac z innymi, na przykład twórcami gier i tak dalej, stąd oni już zlikwidowali, wiesz, te dodatkowe, darmowe wersje gier i przestali ich dodawać. Pełne wersje i tak dalej. A ty już zakłady buchmacherskie, do ilu dojdzie TVP z dniami zwłok Senatu narażającego ten? Ja widziałem, że już kurwa jakieś, przepraszam za wyrażenie, ale jakieś już protesty się zaczęły, że coś tam precz z Kaczyńskim gdzieś w jakichś tam miastach, nie wiem gdzie, czy to w Rzeszowie, czy gdzie, ale ludzie wyszli na ulicę i policja nic z nim nie mogła zrobić. Masz roczną prenumeratę. No i co teraz się stanie, Karol? Pewnie będą próbowali ci jakoś oddać te pieniądze, albo ci przerzucą ją na prenumeratę innego magazynu. Bo... O, moi drodzy, pierwsza... Pierwsza Liszkingowa. No jest. A? Disarmament, training... Watch your back! Hello! Dobra, Utgard Keep. Cimy. Cyk. To była fajna, ja pamiętam. To jest dosyć fajna instancja. Nexus głosuje na Bosaka. Ja nic nie mówię, na kogo ja głosuję, bo... Każdy powinien zagłosować tak, jak uważa. Ze sumieniem. I swoimi przekonaniami. Chyba że ich nie ma, więc wtedy lepiej jak kogoś mądrzejszego posłucha. Z drugiej strony to... A nie, czekajcie, to co jest teraz? Ty, ja nie za... Ej, czy... O kurwa, ja chyba nie zagłosuję, czekajcie. Albo nie, ja zagłosuję, tylko będę musiał jechać do domu rodzinnego. Bo jak to działa?
Tam jest skrzynka i tam do jak to teraz będzie, że wszystko będzie korespondencyjne? No może wyjdzie Artur, ale nie wiadomo. A moi rodzice... Ty, a wiecie co moi rodzice zrobią? Jakby moi rodzice się dowiedzieli, że ja nie zagłosuję na ich ulubioną, ukochaną, najwspanialszą, najświętszą partię, to przecież oni by mnie, oni już mnie dawno wydziedziczyli, ale oni by jeszcze bardziej mnie znienawidzili, więc może dojść do tego, że moja mama weźmie i zagłosuje za mnie. I potem powie, że ale Dawid, tutaj nic nie przyszło. Nie, 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 nic nie było, żadnego pisma, nie było nic w skrzynce na listy. No co ja wam powiem, no niestety moi rodzice, no są jacy są, kocham ich bardzo, ale no niestety, no mają też wiek taki, że są na emeryturze, trochę inne rzeczy ich interesują teraz w tym momencie w życiu, nie? I trochę innymi pryzmatami patrzą niż ludzie, którym zależy trochę na rozwoju państwa i na tym, żeby to wszystko kurwa nie poupadało. Ja nie podejmuję z nimi nawet dyskusji, bo ktoś powie, że trzeba rozmawiać i tłumaczyć ludziom. Niestety, ale moi rodzice... To są bardzo ciężkie przypadki, z którym oni odsłuchają, ale nie przyjmą tego do wiadomości. No niestety, no. To jest takie charaktery ciężkie. Ojciec jest tego typu człowiekiem, że nawet gdyby on sam wiedział, że robi źle, to będzie jednak mówił wszystkim, że robił dobrze, bo mu głupio się przyznać do tego, że robił źle. Wiecie, co mam na myśli. To jest po prostu taki charakter i... ciężka sprawa. Oni te bronie tutaj mają? Ile ja muszę tych broni zebrać? Bierzemy je wszystkie, czy nie? Zapierz go za rękę, ale to nie moja ręka. A ja nie wiem, skąd ona się wzięła. To pewnie wszystko ta partia. To oni mi tą rękę tu podrzucili, bo chcą, żebym był sądzony. No tak. Największy problem zaczął się wtedy, gdy ja zacząłem dorastać i zacząłem jakby z pewnymi rzeczami prześcigać ojca pewnie inaczej. Ojciec przez całe życie zdobywał wiedzę w różnych kategoriach. I ja się uczyłem od niego, ale wiecie, no w pewnym momencie jego dziecko, jego syn, ja zacząłem po prostu go prześcigać, na przykład wiecie, czy to w elektronice, informatyce i tak dalej, tymi rzeczami, którymi on po prostu się nie interesował. I to też było mu ciężko jakby zaakceptować, że ja nagle się na czymś lepiej znam niż on, nie? Jakby on... W pewnym momencie po prostu, wie, to taki wiek wskoczył, że ja, kiedy byłem bardziej na bieżąco z jakimiś rzeczami,
I też mu było ciężko to zaakceptować. No bo jak to? Syn mądrzejszy od ojca? Czymś tam... A już nie mówię o takich rzeczach, jak na przykład ja z tatą współpracowałem trochę na budowach i takich innych miejscach. To ja oczywiście zawsze tatę szanowałem, bo on miał bardzo duże doświadczenie, czy tam w remontowaniu, w gipsowaniu. On bardzo dobrze się znał na malowaniu i na kładzeniu różnego rodzaju tam szpachli i takich gładzi. Więc z tym nigdy z nim nie dyskutowałem. Natomiast wiecie, są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Są takie rzeczy, że no ja byłem wręcz pewien, że wiem lepiej jak coś robić. Bo też zacząłem nawet w internecie oglądać jakieś fajne poradniki i tak dalej, jak sobie ułatwić robotę. A to było nie do zaakceptowania. Przecież co ty będziesz mi gadał? Ja tyle lat, 40 lat już na robocie, ja to robię. Ty mi nie będziesz gadał, ty 2 lata robisz. To było nie do zaakceptowania przez niego, że ja go próbuję nauczyć czegoś. Co on za nieśmiertelność jakoś dostał? Co się wydarzyło? Myśmy źle go robili, jakoś to inaczej się trzeba robić, nie? Niestety, myśmy to jakoś źle zrobili, nie wiem, coś tu, jakiś błąd został popełniony. Kurwa. Czekajcie, czy to jest dobrze wysłane? Dostaliśmy twoje zamówienie, moi drodzy. E-faktura. O, XCOM już przyjął moje zamówienie elegancko. To mi się podoba. Ty, a wiecie o tym, jaka jest teraz fryzura najbardziej popularna? Fryzura kwarantannowa. Wszyscy się obcinają po prostu najkrócej jak się da, maszynką, na równo. Wszyscy se biksami zostają, bo to jest najwygodniejsze, nie musimy łazić po tych. Tylko że ja se nie mogę pozwolić na taką fryzurę, bo to już w ogóle będę miał prześwity jak... Ale bym se tak, kurde, o połowę skrócił te włosy. W ogóle teraz mi się podoba idealnie, że mi się podoba w ogóle długość moich włosów, jest super, tylko jest problem taki, że one są tak zaczesywane na bok, żeby mi nie zwisały. Za niedługo to będę miał za uszy te włosy. A, to jest takie typowe, wiesz. Muzyka. Jak tego Prince'a się robiło? On miał jakiś specyficzny... On miał jakiś specyficzny ten... że coś w pewnym momencie on przyzywał jakichś ziomeczków, nie? I trzeba było atakować ich.
I need a target. I na tym bosie jak jest w bosie, to musisz go atakować. Okej, idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Jeszcze te Virkul weapony są potrzebne. Czekajcie, to jest ta instancja, że ostatni boss to jest ten taki na otwartej przestrzeni, na takim jakby balkonie, na takim podejście? To jest chyba tutaj. W związku z doniesieniami na temat przyszłości magazynów CD Action PC Formel, wydawnictwo informuje, że oba czasopisma nadal będą się ukazywać. Dziennikarze otrzymali wypowiedzenia i mają różne okresy wypowiedzenia, w trakcie których pracować będą nad kolejnymi wydaniami. No tak, no słuchajcie, jak dostajecie na przykład wypowiedzenie, że za 3 miesiące zwalniani jesteście, to no wiecie, no to macie 3 miesiące na to, żeby się przygotować i pójść do innej pracy. To jest w ogóle dużo lepsze niż kurwa, nie wiem, zwolnienie z dnia na dzień, no bez przesady. Ktoś dostał 3 miesiące wypowiedzenia, nie? Żeby jeszcze pracował nad 3 numerami ostatnimi, czy tam nad jednym. W tym czasie możesz normalnie pracować, dostajesz pieniądze. Po drugie, już możesz zaczynać szukać pracy. I myślę, że im będzie trochę łatwiej w ten sposób, prawda? Znaleźć gdzieś pracę w jakiejś branży, czy to jak pisali jakieś dokumenty, czy tam jakiejkolwiek, no może bardziej w takiej YouTube'owej, ktoś, tak jak powiedziałem, no może zaczną z prasy robić jakieś tam, nie wiem, pseudotelewizję internetową, czy coś, może właśnie już do istniejącej jakieś dołączą, żeby jakieś materiały się ukazywały. Dobra. Czy tu jeszcze są te bronie? Chyba te trzeba złapać, te bronie, ale za duża szansa, że ciągną nas. Dobra. Ty, jak oni to zbierają, te bronie, to do mnie też jest ten quest też jest w jakiś sposób upgrade'owany? Nie, to ja muszę też zebrać. No ale kurwa, no ile tych broni jest? Hołownia tylko krzyczy? A tam Hołownia, wiecie tam. Każdy jeden, kto chce się dorwać, mówi to, co teraz my chcemy usłyszeć, nie? To też jest tak, że ja rozumiem, jakby wielu naprawdę tych kandydatów ma bardzo dużo racji. Tylko skąd masz pewność, że jak on wejdzie już na to stanowisko, że będzie umiał spełnić te rzeczy, o których mówi? Rezydent to jest... Rezydent to jest tak, jakby wybrać Miss jakiegoś kraju. To jest wasza wizytówka taka. I need to target something first. Daron, see if you can. A dobra, i on teraz tego gościa tutaj ma. Nie wiem, kogo bijemy pierwszego. Tego? Not over yet, Scar. You competent slave.
Snog. Return and make yourself useful! I co, wyszedł jakiś kurde duch i ten duch co, bije? Tanka? Cały czas? The warrior's death. Dajcie zebrać broń. No to powinno być tych broni, tak chyba mam nadzieję, tak przeliczone, żeby na wszystkich starczyło, nie? Jeszcze tylko moje. No już jedne ominęliśmy. Nie, no już jest okej. Ja zawsze oglądam filmy o polityce, jak jest słowo o partii, to zawsze się wkurzać, coś tam... Ach... No niestety. Niestety, no... Polski naród to jest... Wspaniały naród. Ogłupiony, ogłupiony, bardzo mocno ogłupiony. Dobra, jesteśmy już tutaj, idziemy. Już zaraz końcówka jest. Idziemy ubić ostatniego gościa. Cyk, cyk, cyk. No ale wolniej już się teraz XP, już czuć, że nie ma tego. Czuć, że nie ma z Heirumów chyba. Ja już nie dostaję bonus XP, nie? Z Heirumów teraz. Już nie działają. Jak już mam 61 level. Come on. No i bardzo ładnie. Jedziemy z temacikiem. I don't have a target. I need a target. Dobra, jesteśmy. A i tutaj trzeba było się kryć za filary, nie? Dobrze mówię? Czy nie? Czy jakoś tak? Chociaż nie wiem, czy tutaj będzie... Aha, tutaj się nie opłaca teraz, to już nie są te chyba. O, za szybko go zabijamy. Jezu, jakie żenujące. A nie, bo on przywołuje... Czekajcie, bo on przywołuje ziomeczka i on tam później jeszcze coś robi. Ona go wskrzesi teraz, dobra. Arise and
carry out the master's will. I return. A second chance to carve your skull. Nic nie mogę robić. Nie wiem. A, bo... Ta wlazła w broń. Out of dungeon. Siedzi Bolvar. Telepon to dungeon. Hey there. Off with you. Zrobione. Podoba mi się to. Podoba mi się. Dobra. I teraz sobie założymy troszkę itemów. Które to były? Ten. Ten. Finger. Tym. Ten finger. Tym. Plecak? O! O! Już lepszy plecaczek dostałem, zajebiście. O! No dobrze. Elegancko, podoba mi się to. Coś pięknego.